Racyjne. Ty, no metry ma, to jest metrówo. No 90 parę, to jest 90 ładny gruby, piękny gruby kark. Ekstremalne warunki łowienia, jakie są u nas na późną jesienią, zimą czy wczesną wiosną, wymagają dobrego ubrania. Dobre ubranie jest lekkie, ciepłe i przede wszystkim oddychające, a oprócz tego wodoodporne. I najlepiej warstwowe. Pierwsza warstwa, bielizna termoaktywna. Ja używam bielizny Grafa, jest sprawdzona od wielu lat, ale inne firmy też mają. Te bielizny są z tworzyw sztucznych, ewentualnie z wełny merynosa. Potem polary, zależnie od temperatury. Tu są dwa polary. Oczywiście z rękawami, to nie są tylko spodnie czy kalesony. Jeżeli jest bardzo zimno, no to mamy jeszcze kurtkę. Ona wygląda bardzo cienko, ale to jest kurtka ze sztucznego puchu Primaloft. Ta kurtka to jest warstwa średnia, czyli nie należy liczyć, że jest za bardzo wodoodporna. Ona lekki deszczyk by zniosła, ale dużego już nie. W związku z tym na wierzchu jest potrzebna warstwa dobrej tkaniny oddychającej i wodoodpornej, mocno wodoodpornej, czyli 15-20 tysięcy milimetrów słupa wody. No taką tkaniną jest na pewno Gore-Tex albo podobne materiały. To jest kombinezon. Teraz trzeba wszystko dobrze zapiąć. Tutaj między ubraniami oczywiście ubranie warstwowe, czyli na cebulę, między ubraniami jest dużo powietrza, które jest świetnym izolatorem. No i kombinezon. To jest kombinezon. To jest kombinezon suchy, który już pokazywałem kiedyś w warunkach morskich. Ten kombinezon się bardzo trudno zakłada, ale potem jest nie tylko ciepło i sucho, ale bezpiecznie. Tu są uszczelnienia neoprenowe na rękawy. Tu się woda nie dostanie nawet po wpadnięciu wędkarza, po wypadnięciu wędkarza z łodzi. Drugi rękaw gdzieś się przyczepił, zaplątał. Drugie uszczelnienie. Najtrudniejsza część operacji, czyli tu jest kołnierz neoprenowy, szczelny. Jeszcze suwak wodoszczelny. Ważne jest dociągnięcie tutaj. Teraz jest szczelny. Dodatkowe zabezpieczenie rękawów, kaptur. Teraz już można płynąć na wodę. A więcej informacji o tym ubraniu, z jakich materiałów, jakich firm, będzie można przeczytać w najnowszym numerze miesięcznika Wędkarski Świat, jak zwykle. Wielką agresję wykazuje. Będzie ładnie. Nie widzę go jeszcze. Ożywi się przy łodzi. Ładna ryba. Przyjemny jest. Oj, nie mogę. Już tym operatywą. Ładnie. Brawo ty. Ładna rybka. 70 plus. Tu masz narzędzie. Rękawiczkę. Możemy się bawić. Chyba do łodzi trzeba wziąć. No to jest 80 plus, a nie 70. Tak.
No tak. Spokojnie. I to z grubym okładem. Tak, na bok. Muszę go chwycić teraz. O, kotwica tu jest, to nie będę go tu chwytał. Kotwica jest bez zadziorowa, także wychodzi pięknie. A popatrz, zahaczony tu czubeczkiem. Bratku. Miarkę ci rozwinąć, czy chcesz na tej... Ja najpierw go chwycę przede wszystkim, żeby na mnie wierzgał. Nie mogę go dobrze chwycić. Dobra jest. No ślicznie. Całkiem. Bardzo ładny. Chcesz miareczkę? A gdzie jest miareczka? No tutaj może przyłożysz do tego, czy nie chcesz. A, tu! To sobie złapał mi. No, 87. No, bracie. 87, tak. Ładny krokodyl. Okej. Okay. Jakaś fotka? Tak, tak, ja cały czas robię. Dobra. Chcemy płynąć, czy nie? Kawał ryby. Jeszcze. No, zaginę. Bardzo dobrze. A przynęta? Wyjdziemy. Śledzik, sabacz, fluo, żółty, do zbrojka i oczywiście czeburaszka. Bardzo ładny. Mamy to. Dobra. Coś się położy. Z tego samego wymiotu? Mamy. Dobra. Postacie przynęty. Fajny. Pracowity, ciśnienie wzrosło. Od razu efekt. Oddaj mi na razie przynęty, kochany. Okej. Myślę, że pisarka byś nam go wygodnie wrzesił, albo... A ma w środku? Tak. No nie, to daj go do łodzi tu. Daj go do łodzi, to go, wiesz, odbierać weźmiemy. Boję się brać go pod ten. Nie, weź, nie, nie, to z całym podbierakiem, Marcin. Z całym podbierakiem, po co? Po co mamy podbierak, nie? No po co mamy podbierak? Daj. Zajrzymy mu do paszczy. To jest jedno. Pięknie. Aha, otwieram. Aha. Zobaczymy sobie równy. Okej. Szybkie mierzenie. Nie, no są wszystkie bardzo podobne. This one.
Bardzo pracowite szczupaki dzisiaj. Skrzynę otworzyć, jest jeszcze bąbelek na pożegnanie. Na szczęście nie mamy kotwicy. Zobacz, co się dzieje. To się nie zła rybka. No, bardzo ładny. Bardzo ładna gaduwa. Oj. Piękna rybka. Krótko. Jest. Grubiutki. Jesienny, gruby szczupak. Tu jest na katoncie, chyba jego echo było, zobacz. Jak pod łodzią pływał. Albo to inny jeszcze szedł. Trudno powiedzieć, chyba inny, bo do dołu szedł. Możliwe. Może za nim jeszcze większy płynął. Strach tu łowić. Dobra. Hop. Tak, będziemy mieć powtórkę z rozrywki. Tak, trzeba wyskoczyć. No, grubasek. Bardzo ładna ryba. 70. No 8, bo jeszcze są. Mój ci on. Okej, yes. Fajna, bo wzięła. No. Tym razem na inną przynętę. Teraz ją obejrzymy. Przynęta. Fish Hunter Mikado. Klasyka spinningu ostatnich lat. Szupak całkiem przyzwoity. Tu chyba coś próbowało zjeść.
Tak, na skrzelach też ma ślad. Też okaleczony na skrzydłach. Okej. Może go tak przymierzymy tutaj lepiej, bo zapomniałem, że mamy miarkę. 70 rund. Nie, tu przyłożę. 69. Tak. Jeszcze inna. O, teraz wyprostowany. O, 70. Tu równo, 70 równo. Zaczyli się do wody. Przejdź z drugiej strony nim, jak możesz. Z tamtej? Nie, nie, tam dookoła. Dosadę. No dobrze, ale to nie ma tego. Całkiem przyzwoity. Muchowy szczupak. Muchowy szczupak. Trzeba połowić, bo to już ostatnie żarcie dla nich, nie? Co, mam nie filmować dalej? To zdjęcie chociaż zrobić z muchą. Z czeburachą jest mucha? Tak. Proszę, szczupak złowiony na muchę z czeburaszką. No. Jacek zapił kolejnego szczupaka. Na wszelki wypadek wezmę. Nie, kręć, spokojnie, spokojnie. O, jaki wyjazd. Ślicznie. Jaki wyjazd. To mi pachnie 80 plusem i to takim niezłym plusem. Najpierw rękawiczkę. To ostatnie żarcie chyba przed zmrokiem. Chyba ta. Coraz większe biorą. Uwaga. Oj, to całkiem. No, bardzo ładny szczupaczek. Fajna rybka. Mnie tą rybkę wchwyciła. Ops, kotwica. Nie, tu chwyciłem gdzie trzeba. Szczypta. Profi. No, ładna ryba. No. Mamy to. Super. O. Będzie chlapnięcie, czy nie? No, myślałem, że już odpłynie, ale... Łatwo mu zaczynają pracować, fajnie. No, jest. Oj.
Co tu się dzieje na tej łodzi? Łowisz. Się łowi ryby. Pewnie podwierak byłby ci potrzebny. Mój. No. Nie da sobie wydrzeć pałeczki pierwszeństwa. Idzie. Patrz, jaki jest przygryziony, bo nawet po atakach. Ojoj! No to raczej są rany wcześniejsze. Szczupak duży, inny. Tak wygląda, jakby go tu chwyciła może. Nas zdryfowało w czasie, gdy żeśmy go... No proszę. Szczupaczek. Szczupaczek blisko 70. Zimny. Wypuszczam. Tak? To może tu w cinę go wypuścimy. Żeby się miał gdzie schować. Jesienne liście. Daj go tu do mnie. O, poszedł. Zobaczył wcinki. To poszedł. No tutaj uciekł. Schował się. Żniwa w pełni. Ohoho. Jacek dziś ma szczęście do 90. I prosto. Prosto do szafy. Tak, myślał, że będzie dalej pływał. Ja nie mam szczęścia do 90, ja mam gumę Marcina, którą dostałem od Marcina. Tego faceta z drugiej strony kamery. Pozdrawiamy. Jeszcze najpierw rękawiczkę jak zwykle. Bo nie lubię się kłócić, kaleczyć. Ja chyba też założę tego Hunter. Mam ci oddać, rozumiem? Nie, mam na szczęście w zapasie. Aluzję zrozumiałem. Oj, duży. Duża ryba. Dało, powrotka, odkładamy wędkę. Mam się jeszcze koleboce na wędce. No duży jest. Dobra, spróbuję go chwycić tu, bo widzę kotwicę ma z tej strony. Świetna ryba. Co te szczupaki tu jedzą, skoro siedzą w jednym miejscu? Siebie nawzajem. '83. Ładna ryba, piękna. 83 kolory. Albo aż 83. Myślę, że aż. Obym całe życie łowił takie szczupaki. Tego życzymy sobie i czytelnikom wędkarskiego świata. Oczywiście. Tego, żeby wypuszczali ryby, też życzymy. Wypuszczanie jest naprawdę przyjemne. Wypuszczanie jest po prostu przyjemne. O! Kto mówi, że szczupaki jesienne nie mają kondycji dobrej? Ostatnia ryba Marcina. W ogóle nieduża. Trochę odwija linkę. Widać? No. Mistrzowie łowią 90. Nawet pleś na podbierać. Chciałem się zwrócić uwagę. Nieśmiało. No. Dlatego, że chcieliśmy popełnić parę błędów. Tego najważniejszego nie popełniliśmy. Za górną kotwicę. Zbrojka się wyrwała, wszystko się już oderwało. No i mamy złą rybę. Kolejna zła ryba. Mamy złą rybę. Chyba jego połóż lepiej. Która poszła za kotwicę górną. O, zaplątany. Chcę naprawdę zjeść do końca konsekwentnie mojego
mojego predatora. Nie, to jest fish hunter, przepraszam. Oddaj. Ach, jak pięknie wyhaczony. Dzięki temu. Tak. Mamy to. I ostatnie moje słowo. Mierzenie. Może byśmy go zmierzyli. No, nie lubi. Nie, no więcej. Więcej. Do wody. Okej. Okay. Przyłożyłeś? Tak. 68. No to też ładnie jak na wieczór. Też mi bliżej. Taki trochę nie ten kierunek wypuszczenia, ale dajmy sobie chwilę. No dobranoc, dobry wieczór. Marcin uznaje twoją wyższość. 6-5.